pocałowałeś tę szczurzycę? Nie żartuj! To ona mnie! Po prostu skandal! Co? Masz nocnego szczura, potem pozwalasz mu zwiać. Tylko dlatego, że był ładną dziewczyną? Nie ładną, tylko bardzo ładną. Dobra, jesteś wolny. Rej, przykro mi. Nie wyszło, choć bardzo się starałem. No nic. Brakuje nam informacji. Gdzie jest kwatera ich szefa, albo gdzie uderzą tym razem? Ta dziewczyna nie powiedziała nic takiego, co by nam pomogło. Gdzie ich szukać? Spotkajmy się jutro w nocy, o 12:00. Wiesz, gdzie jest ten napis na wzgórzach. Tylko przyjdź sam. Nie, nic konkretnego. Serio? Przez chwilę zastanawiałeś się na czymś. Tak, coś tam miałeś w głowie. Czekaj, powiesz mi, jak masz na imię? Spróbuj zgadnąć, ułatwię ci. Jestem Weronika. To spore ułatwienie, wiesz? Po co mi to? Zbyt biały ten napis, nie? No nie, oszalałaś? O, ty naprawdę jesteś Herbert! Nie jestem żaden Herbert! Znak jest własnością miasta, nie pozwolę ci zrobić nic niezgodnego z prawem! O, wszystko co nielegalne to od razu czyste zło? Tak! Ja tworzę sztukę. Nocne szczury to artyści. Nie lubisz artystów? Nie, no... Tylko dlaczego każdy w Suelwiu musi oglądać twoje dzieła? A dlaczego muszę oglądać na wielkich billboardach reklamy rzeczy, których nie chcę kupić? Jakieś telewizory czy pieluchy? Może niektórzy potrzebują pieluch. Sam nie wiem. Może pocałuj mnie jeszcze raz. To policyjny helikopter? Nasyłasz gliniarzy na mnie? O nie! Ja tak! Kapitan B? Obiecałeś przyjść tu sam! Przyszedłem! Jak mnie znalazłeś? Śledziłem cię! A kiedy ukryłem się w tych krzakach, widziałem, jak cię całuję. Brzmi trochę dziwnie, ale taką mam pracę. Kapitanie! Tutaj! Tu jesteśmy! Tak, widzę! W helikopterze! No wiem! A! Nikt cię tu nie zapraszał! Nie powinieneś mi kłamać! Ktoś musi bronić ludzi przed takimi śmieciami jak ona! Ej, nie mów tak o niej! Śmieć! Nie mów tak o niej! I nie pozwolę ci jej stąd zabrać! Kumasz, dziadek? To bezczelność! Wiesz, że mam kompleks na punkcie wieku! Choć mam tylko 3 dychy i trochę. Wystarczy. Idziemy do Paki. Rączki! Zostaw mnie! Ruszaj ją! Teraz nie mogę ci darować. Szybko, wiemy! Ale helikopter ma światła, może nas śledzić! Słusznie, trzeba je zgasić! Ha! Pudło! Nie lepiej celować? A! Trafił, wracaj do bazy! I co? Zostałeś złym chłopcem? Co lubię! Rany, ale niezła jazda była w tych tubach. Gotowy do aktywacji.
Dobra, chłopcy i dziewczęta. Zróbcie ostatnie papa, siostrze Henryka. I powitajmy nasze piękne bilety na koncert. 3, 2, 1. Stać! Po co mamy stać? No... Ja chcę wcisnąć guzik. Tak, tak. Tylko szybko, proszę. Okropnie mi się chce do łazienki. Wciśnij guzik, dobra? Hej. A jeśli ona ma bilety na koncert w kieszeni? Tak, eliminując Piper, możemy też wyeliminować bilety. Nie pomyślałem. Właśnie, to sprawdzę jej kieszenie. A jeśli Henryk znajdzie bilety... Wtedy wszyscy pójdziemy na The Halkins. Bach! Dobra, Henryk. Masz pół godziny. Zabierz te bilety siostrze, albo zniknie na zawsze. No, idę do fryzjera. Ale zaprosiłam już przyjaciół na koncert, a pozostałe 4 oddałam biednym dzieciom. Wow! Co? No, jesteś miła. O, ty jesteś miły, mówiąc, że ja jestem. A może upiekę ci ciasto? O tak! To kapitan! O mamciu, wspaniała niespodzianka! Milczeć! Jasne! Cześć! Mówiłeś, że idziesz do fryzjera! No tak, ale zobaczyłem, że moje włosy są perfekt. Zabrałeś jej już bilety? No nie, nie do końca, ale je... Słuchaj, dziewczynko! Mam z tobą problem. Tak, rozumiem pana. Proszę zrobić to, co trzeba. A może teraz zjemy ciasto? Robisz się miękki, niebezpieczny. Dam ci podwójną dawkę witaminy BOOM. Porozmawiajmy. Dziewczynko, możesz mi pomóc? Chętnie, ale przysięgłam nie używać przemocy. O, rany! Puszczaj mnie! Nie! No dobra, to ja już was opuszczę. Ej, dokąd idziesz? Do pracy na rzecz biednych. Co się z tobą dzieje, młody? Dziwnie się zachowujesz, odkąd z Charlotte wyszliście z tłup. Dlaczego? Nie powiem ci! Natychmiast mi powiedz, co się dzieje, albo ci wbiję palec w środek twarzy! Dobra, dobra! Nie jestem Henrykiem, którego znasz! W jakim sensie? Ja jestem z odwrotnego świata, tak jak Charlotte! Chcę wrócić do naszego świata, więc przestań mi wbijać palce do twarzy! Dobra. Uwielbiam to. Co? Dotykać ustami. Usta mojej pani. Tak. Wiesz, jest 5:30, więc obrabuję bank w Swellview. Lecę. Dobrze, malutka. Obrabuj go sobie. No pewnie. Kocham cię. Kochasz, kochasz. To co? Charlotte! Co, Henryk? Kto powinien zostać największym przystojniakiem w Swellview? Największym przystojniakiem w Swellview? Tak. Ej, a może twój tata? Tak! Twój tata jest sexy. Wiesz, to bardzo ciekawe i nowe spojrzenie, ale mama się zgodzi. Ej, czekajcie chwilę. Tak, no co, brachu? Tylko chcę wam przypomnieć. Ja jestem największym przystojniakiem Swellview od 12 lat, więc mam to w kieszeni. Wiesz, tak, ale jesteś już stary. Jestem stary? Tak, no bo ile masz? Z 5 dych, nie? Użyłeś słowa na P? Ej, słuchaj, mam 35 lat, Henryk.
No sam wiesz. Ale włosy zaczynają ci się przerzedzać. Co ty powiedziałeś do mnie? Ej, gdzie jest Gwen? Gwen właśnie się wybiera obrabować bank. Albo może nie idzie rabować banku. Może poszła do innego gościa. Idzie obrabować bank. Albo może spotka się z gościem zwanym Rob Banks. To głupie, ten gość się tak nie nazywa. Nazywa się. Taka jest prawda. Gwen już cię nie chce. Ona chce Roberta J. Banksa. Dlaczego? Bo jest przystojniejszy niż ty. To niemożliwe! Tak. I pewnie nie ma trzydziestki. Zamknij się. Tak, na pewno świetnie się całuje. O, Gwen, całujesz jak księżniczka. O, twoje usta są jak ciepłe ciasto. To nie moja wina. Żona lubi młodszych. Stasiwe włosy? Stasiwe włosy? Stasiwe... Mów dalej, niech się wścieknie bardziej. Tak, pracuję nad tym. No weź! Co jest? Co ty? Nie jesteś taki zły! Ale to się fajnie ogląda! Cieszę się, że dobrze się bawisz. Lecz! Gwen pewnie piecze mafinki dla wielu gości. Ona piecze mafinki tylko dla mnie! Matko! Dobra. Wstawaj. Chodź. Wstawaj. Ryj, nie! Chyba ci się udało. To działa. Rej! Słyszysz nas? Ruszaj się, to ja, Jasper! Rej, wszystko okej? Co się stało? Byłem zakochany w kobiecie Gwen. Dała ci mafinkę miłości. Ta, i musiałem cię rozwścieczyć, żeby uczucie gniewu przewyższyło chorobliwą mafinkową miłość. To ma sens. Dlaczego wsadziłeś ciosa do owsa? No bo ja tutaj rządzę! A on mówił, że niebieskie chipsy są świetne! Bo są świetne! Lepsze od czerwonego szmelcu! O czym ty opowiadasz? No weźcie, chłopaki, to jest jakieś durne! Durne? Jak możesz tak mówić? Mogę! Nieważne, które wygrają! I tak nic się nie zmieni! Ej, no... Pamiętacie, jak wymyślili chipsy o smaku serowym i wszyscy myśleli, że one zmienią świat, ale nie zmieniły. Potem dali nam chipsy cebulowe. Znowu nic. Potem farmerskie i salsa verde. Co 4 lata pojawia się jakiś nowy, ekscytujący smak. Weźcie się rozejrzyjcie. Zupełnie nic się nie zmienia. Ta, przemyślcie sobie to. Alarm jest. Rozmowa wideo. Daj na ekran. Ej, nie jesteśmy przebrani. Przecież nie włączę naszej kamery. Myślicie, że to mój pierwszy dzień? Nie. Pomocy! Błagam! Kapitanie! Tutaj kapitan. Co panu się stało? Już! Wspinałem się na górę Swellview. Była lawina i spadłem. Nogę przygniotła mi skała. Nie mogę się ruszyć. Kamienie spadają! Proszę, ratuj mnie, kapitanie! Niebezpieczny! Proszę się nie martwić, będziemy... Zaraz. Co pan włożył do ust? To ten niebieski chips, ale dobry. O, więc głosuje pan na niebieskie? Chyba tak. To sam się pan teraz ratuj. Nie pomożesz gościowi, bo głosuje na niebieskie? Może. Dobra, jasne. To ja nie pomogę tym od czerwonych. Ej,
Nie możecie przestać pomagać ludziom dlatego, że wybierają inne chipsy niż wy. Serio? Bo ja właśnie to zrobiłem, Charlotte. Ray Manchester! Wpadłeś? My zapewniamy pomoc i ochronę mieszkańcom naszego kochanego Swellview. Dokładnie wszystkim ludziom. Nieważne, z jakimi chipsami się identyfikują. Nie powinniście się angażować w chipsową politykę. Nie jesteś naszą szefową, więc możesz... Co... co mówicie? No nie, nie. Ray! Henryk! Co? Co? Ktoś włamał się do fabryki Fritters i ukradł całą ciężarówkę chipsów. A jakiego koloru chipsy? Czerwone. Nie! Tak! Dobra, mam wam trzeci raz strzelić wykład? Nie. Dobra. Ty szukaj tego tira, a ja pomogę alpiniście. Jasne. Musimy wiedzieć, na które chipsy mamy głosować we wtorek. To co, powiecie nam? Co powiedzieć? Na które chipsy głosują kapitan i niebezpieczny? Zagłosujemy na te, na które nam każecie. Żeby zagłosować. Dokładnie. Więc jeśli wiecie, serio chcecie ja to wiedzieć, zagłosuję. To osobiście ja... Nie powinniście się angażować w chipsową politykę. Politykę. Hej, niestety dzieci, ale ja i kapitan nie mieszamy się do chipsowej polityki, dlatego musicie... Czerwone! Co ty? Dzieci, jeśli mnie lubicie, to kapitan mówi, głosujcie na rozwścieczone barbary, co nie? Niebieskie! Przestań, proszę, mówić mu niebieskie. To ty zacząłeś! Czerwone! Głosujcie na niebieskie! Głosujcie na rozwścieczone barbary albo gnijcie! Wiecie co, odbiło mu. Weź, może idź na spacer i jasne, jak chcesz. Luzik, L-U-Z-I-K, luzik. Nie wiem, dlaczego ciągle mi gadasz, co mogę robić, a czego nie mogę. Dobra. Dobra, ej, słuchaj, to życie strzeliłem w własne znaczenie. Dobra. Dawaj, chłopcy. Nie, sam się o to prosi, Nie masz się. Dobra. Ale odjazd. Doigrałeś się, dobrze? Przywitaj się z moim chipsokuplem. Dobra, specjalnie dla ciebie. Wystarczy już? Wystarczy ci już? Tylko podkręcę odrobinę, jeśli ci wystarczy. Wiesz co, nie muszę. Na północnej trampolinie Brak Force One! Brak Force One! Wszyscy mamy odrzutowe strzały! Na Maxa i siostra też! Cześć, ludzie! Na południowej będziemy mieć skaczących Jasperów! Yeah! Dobra, słuchajcie! Ma być uczciwa walka! Bez plucia, bez walenia piłką, bez dłubania w nosie! Start!
Piper, trafiłaś! Nieprawda! Ona odpadła! Nie, nie odpadła! Dziewczyny, nie trafiła żadna piłka! Nie kazałem jej zejść, więc przegrałeś! Nie, nie dam się tak. Nie było jej na trampolinie! Dobra, zakład stoi. Zakład stoi. Więc ja trzymam z Henrykiem. A ja trzymam z Rejem. Zabierz to. O co zakład? O to, że kiedy uda mi się rozwścieczyć Piper, ty i Charlotte zjecie całe wiaderko tych obślizgłych pyszności. Dobra. Więc kiedy nie uda ci się rozwścieczyć Piper, ty i Jasper zjecie całe wiaderko surowych flaków z dyni. Ta! I to w kąpielówkach! Co? Powiedziałem, żeby włożyć kąpielówki, bo... Weź, bądź cicho. To zakład stoi? Zakład stoi. Wow! Kapitanie, co pan tu robi, skoro tu nie ma nic do roboty i powinien pan już wyjść? Po co pan przyszedł? Ta. Przecież jesteś szefową mojego fanklubu, prawda? Fani kapitana. Tak, jestem. A może nie? Co? Dlaczego nie? Wybacz, ale szef fanów kapitana musi mieć 1,45 m. Ona ma! Mam 1,45 m. Sorki, to kaszel. Wiesz co, właściwie to zamierzałem powiedzieć, nie możesz być szefową fanklubu, jeśli masz 1,45 m, a jak mówisz masz, więc sorki. Co? Ale głupota. Ej, nie moje zasady. A czyje? Czyjeś. To jest chore! Piper, pamiętaj o bulwie. Ej, ściśnij bulwę. Nie! Zostałam uczciwie wybrana na przewodniczącą fanklubu kapitana! Ta, ale pewnie wtedy miałaś 142, więc... Chodź, pomogę ci ścisnąć bulwę! Nie! Nie ważcie się zbliżać do mnie, a tym bardziej do mojej bulwy! Nie zamierzam wpaść w szał, bo nauczyłam się, że jeśli wpadnę w szał, to... Czuję kulki z homara. Co to za człowiek? Obroża Piper się zerwała. Piper, spokojnie. Nie ma powodu, by wpadać w szał. Już dobrze. Nie ma powodu? Miałam kucyka, którego mi odebrano. Wylali mnie z fanklubu ze względu na wzrost. A potem jakiś świrnięty gość wpadł przez dach i zjada mi kulki z homara. Ale podobały ci się kąpielówki Jaspera. Tak, pamiętasz, mówiłaś, że cię rozweselają. Ale zmieniłam zdanie. Co? Ej! Kulkis homara! I nie jest mi dobrze! Mnie jest! Wiesz, że Henryk kłamie, że jest paskudnie chory? Ja wiem, że kłamie! Reju Manchesterze, jak możesz tak mówić o Henryku? A, okej, więc ty myślisz, że mówię prawdę? Owszem. Ta? Sądzę, że oszukuję. Więc... musimy się przekonać. Czekaj. Szczos! Nie, proszę, nie rób mi już krzywdy. Nie, mam dla ciebie zadanie. Załatw sobie przebranie. Dobrze, mogę zdobyć przebranie. Ta, a potem zakradniesz się do domu Henryka. Zainstalujesz kamery i mikrofony, żeby go szpiegować. Będziemy szpiegować Henryka? Tak. Czy to pokój Henryka? Tak. Ej, ale jak widzicie obraz... Czekaj. P-
Proszę bardzo. Widzicie, Henryka nie jest chory. A skąd to wiesz? No zobacz. Siedzi sobie w łóżku i je miskę gorącego chili. Jak dla mnie to gulaszowa. Jesteś za daleko, by widzieć. Zobacz, ciemne, gęste i z kawałkami. Umiem poznać chili, gdy je widzę. Je zupę gulaszową. Nie, nie, to nie zupa. Jeny, Jasper, nie widzisz różnicy między gulaszową a chili? Nie patrz w moje monitory. Och, Ray, zachowujesz się jak dziecko. I powiem ci coś tubę. Jeszcze. Aj. Henryk jest twoim pomocnikiem i bardzo odpowiedzialnym człowiekiem. Ekstra. Da. Ta, teraz wracamy do symulanta. Tak. Ray, słuchaj, ja i Henryk przyjaźnimy się ze sobą od zawsze. Przejdź do rzeczy, chłopcze. Myślę, że jakby symulował chorobę, to by mi powiedział. Tak. Facet zdradzi wszystko najlepszemu kumplowi. Myśli? Sekrety? Tak, to prawda. Sam mi powiedziałeś, jak popłynąłeś na wyspę Martwej. Weź nie mów o tym sios! Jasper, idź sobie ogolić klatę. Klatę? Po co? Zostaniesz okablowany. Serio? Tak. Ścios przyklei ci tajny mikrofon do piersi. Wow! I spotkasz się z Henrykiem w parkingowej, gdzie będę się ukrywał. No i co? Spytasz Henryka o tę chorobę. I na pewno ci się przyzna, że symulował. Ray nie uwierzył, że jesteś chory, więc wysłał do ciebie ściosa w przebraniu włoskiego hydraulika, żeby zainstalował w twoim domu kamery. W moim domu? Tak! I Ray i ścios szpiegowali cię cały dzień. Wszystko oglądali, nawet jak łapczywie jadłeś zupę. Ale to był mój prywatny czas z gulaszową. A teraz Ray zainstalował Jasperowi mikrofon, żeby spotkał się z tobą w parkingowej i namówił, byś się przyznał, że wcale nie jesteś chory. Co? Ja jestem chory. Dlaczego bym... Ej, Jasper będzie miał mikrofon? Tak, a Ray będzie w tym barze podsłuchiwał wszystko, co powiesz. O, dobra. Jeśli Ray chce posłuchać, co zamierzam powiedzieć Jasperowi, to muszę mu powiedzieć coś bardzo dobrego. Wiesz, że byłem na zdrowotnym. Ta? Więc... udawałem. Wiedziałem! Czemu mówiłeś, że jesteś chory? Na pewno mogę ci zaufać? Jasne, w życiu nie zdradzę kumpla. No więc... zbliż się. Nie będę już pomocnikiem Ray'a. Ale dlaczego? Nie chcesz walczyć ze zbrodnią? Nie, no chcę, ale... No wiesz, po co nam ten kapitan? Nie, słuchaj, Ray to przyjaciel i nie wolno tak... No dobra, zgoda! Co? Zgadzasz się? Jasne, zrobię wszystko, co mi każesz! Dobra, Henryk. Skąd wiesz, że Jasper jest okablowany? Bo nie jestem idiotą. Ray, nie wiedziałem, że ty też przyjdziesz do tego lokalu. Daj na luz, synu. Jak mogłeś mnie szpiegować? Nie musiałbym tego robić, gdybyś nie kłamał, że od 3 dni chorujesz. Nie kłamałem, gościu. Się przeziębiłem albo miałem jakąś grypę. Ta, bo każdy zagrypiony się rozsiada i zjada sobie wielką michę chili. Ta, widziałem to. To była zupa gulaszowa. Zupa, jasne. Zupa gulaszowa, wiedziałem, no tak! Dlaczego tu stoimy, kiedy Morgan coś upich jest na górze i coś pichci? Bo jesteśmy durni! Szybko, chodźcie! Ej, zaczekajcie, ej! Odsuń się! Mówiłem wam! Dawaj! Mówiłem wam, że wyłączyłem windę. To włączaj ją szybko! Nie mogę, póki robi się aktualizacja systemu. No, chłopaki, przed nami prawie kilometr. Dokładnie 242 piętra. Damy radę. Pamiętajcie, aby się nie zmęczyć, nie wolno stawać. Nie wolno. Nie wolno, nie wolno. Widzimy się na górze. Aaaa!
przerwa! Chyba umieram. Na pewno umieram. Chyba zaraz wybluptuję. Ile pięter pokonaliśmy? 5! Ile nam zostało? 237. Nie widziałem go z 10 minut. Ścios! Tu jest! Widzę go! Ścios! Ej, co ty robisz? Co robisz? Dawaj, gościu, dawaj, musimy wchodzić. Chyba umieram. Nie umierasz, stary. Nie umieraj. No, wstawaj. Idziemy. Do Morgana, do składu musimy dzieci. Musimy iść. Wstawaj. Wstawaj, szybko. Henek, podnieś go. No chodź, stary. Chodź. Dawaj. No chodź. Dawaj. No nie poddawaj się, ścios. Dawaj. Co na to obraz? Co by zrobiła? Damy radę, no chodź. Jesteśmy drużyną. Dawaj. Wchodzimy. Utrudniaj. Drużyna. Drużyna zawsze zwycięży. Nikogo się nie zostawia. Dawaj. A zresztą. Aktualizacja skończona. Hej! Binda i Duby znowu działają! Co? Co? Na serio? Binda i Duby znowu działają! Tak! To ja jadę teraz do składu! Dobra, pa! Szybko, no chodź! Ta! Ruszmy się, zanim skończą program! To ostatni, ten zgniły balet! Ha! Szedłem! Jestem! Przegrałeś! O nie, no weź! Odpuść się! No ja nie mogę! Ej! Czy ktoś mnie słyszy? No nie, otwieraj! Otwieraj! Ach! A w życiu nie zdążę zbiec z 240 pięter, zanim Henryk... Ej, zaraz, moment. Jestem niezniszczony. Tak! Tak! Udało się! Co to za hałas? To... Ja nie mogę! To... Ray? Tak! Co? Tak! Nic mi nie jest! Czy ty zeskoczyłeś z samej góry? Zorki, nie ma czasu! Wygrywam zakład! Co? Ray! Dziadzia! I co? Drzwi były zamknięte! Zamknij się! Okej. No to koniec! Zwijamy się! Co? Nie! To jest koniec? No jasne. Tak, koniec! Zostało jakieś żarcie? Zostało jakieś jedzenie? Nie, zjedzone. Nic nie ma. Dzień dobry, Rek. Zorientowaliście się, że nie siedzę pod prysznicem. I zauważyliście, że nie śpiewam. A w tle nie gra żadna muzyczka. A w tle nie gra żadna muzyczka. Nie muszę już śpiewać, ponieważ... opuściłem Swellview. Tak, wiem, co myślicie. Ray uciekł, bo się biedaczek wstydzi porażki na targu w parku. Ale tak, ładnie tak. O tym pomyślałem. Nie dlatego wyjechałem. Nie jest mi wstyd. Opuściłem Swellview, ponieważ nie sposób rozwiązać tego problemu siłowo. Dowodzi tego wczorajsza wstydliwa porażka na targu! Ray, jesteśmy z tobą. No nic, przepraszam, ale ja już do Swellview nie wrócę. Wierzcie, że dla mnie jest to o wiele trudniejsze niż... śniadanko przyszło, to ja lecę, klik! Świat czas ratować znów. Szukam roboty.
burger stygnie, synku. Lubię cię, Hazel. Czuję, że się szybko zaprzyjaźnimy. Hazel i kapitan. Zawsze razem. Ta, zostaje tu na zawsze. Pytanko, dlaczego z kotleta wylatuje gaz? Pamiętasz, jak kiedyś dzieciaczek dostał się do kryjówki? Przepraszam bardzo, ale skąd ty o tym wiesz? Z kotleta wydobywa się taki sam usypiający gaz, co wtedy. Ty tam byłaś? Byłam, byłam, gościu. Henry? Ba! Wracamy do domu, Ray. Sama prowadzi, nie? Pomysł z ciosa. Sama jedzie tam, gdzie chcesz. Sama prowadzi cię. Zrozumiałem za pierwszym razem! Czemu jesteś taki zły? Bo mnie związałeś i wieziesz mnie do Swellview? Oraz żresz moje fryty! A to prawda. Wiesz, jaka jeszcze jest prawda? Jak mnie rozwiążesz, biorę furę i zawracam w to samo miejsce. Kelnerka mnie już prawie zatrudniła. Ta kelnerka to byłem ja w masce, stary. No to. A propos, powiedziałeś Hazel i kapitan. O co chodziło? Takie gadanie. To trzeba było tak nie gadać. Ale to ty byłeś. Nie wiedziałeś. Myślałeś, że to jakaś obca osoba. O, Charlotte. Halo? Jesteście już? Niedługo się bijecie z Frankinim. Nie ma takiej możliwości! Tak, już jedziemy i mamy super humory. Nie, nieprawda! Ja rozmawiam, okej? Okay? Co ty robisz, stary? Mój telefon! Gryzłeś się mi w telefon i go wyrzuciłeś! I z tobą też tak zrobię, jeżeli w tej chwili nie zawrócisz! Co? Nie gryź mnie! Halo? Halo? Zostaw mnie! Co ci odbiło, gościu? A co to jest? To na spotkanie niebezpiecznego i burmistrza sąsiadowa. O nie. Jakie spotkanie? Czy to dziś? Chcą go zatrudnić jako superbohatera. Sąsiadowie. Idź po kasownik pamięci, ścios. Daj znać, jak przejmiesz pracę. Okej. Serio? Słuchaj, zaraz ci wytłumaczę. Od dawna planujesz mnie opuścić? Słuchaj, nie chcę cię opuścić, co nie? Ja nawet nie chcę tej fuchy. To co ta skrzynia tu robi? Burmistrz do mnie wydzwania. Co nie? No to pozwoliłem mu wpaść, zagadać, potem odmówię i się odczepi. Ta, okej, ta, no to posłuchajmy, jest sąsiadowa, więc będzie wiocha. Witaj, niebezpieczny! Sąsiadowo pragnie bohatera, a ty możesz nim być! To wcale nie jest wiocha! Po pierwsze, spodoba ci się twoja własna kryjówka! I nie będziesz samotny w towarzystwie tych zagrzewaczy! Komu zagrzewacze? Zaraz ci powiem komu. Nowemu pomocnikowi. Chodź tu, dynamitek! Dzień dobry. Mogę za panem chodzić i mówić, że pan jest super? No weź, pewnie, że tak. Dobra, wow. No to ekstra. Super, że pan się zgadza. Zamknij się, Lizusie! No i na koniec. Co byś powiedział na to, by mieć własny pomnik? Mam tego dosyć! Zgadza się! Pomnik! Wiesz co, może weź tę robotę, Henryk. Kim jest Henryk? A niech to! To chyba on. Gdzie ten kasownik pamięci, ścios? Nie chcę tej pracy. Naprawdę? Bo zaczynam wątpić w twoje oddanie, Swellview. Wątpisz, że jestem oddany? Zwariowałeś? Nie zachowujesz się jak ktoś oddany. Zawaliłem liceum, bo tak byłem oddany tej pracy. O, przyjaciele wyjeżdżają, a ja gniję w Swellview jako pomocnik ratujący ludzi. No właśnie! Tak bardzo zająłem się ratowaniem innych, że zapomniałem o sobie. Przysięgałeś bronić tego miasta. Miałem 13 lat. To co? A możesz nie chcę tego robić. Straszy cię wizja, że zgniesz w Swellview razem ze mną. Tak, Ray, straszy. Zgadza się. A niech to!
To chyba ten gość. Gdzie masz ten kasownik pamięci, cios? Nie chcę być twoim pomocnikiem przez 30, 40 czy 50 lat. Ale przecież taki był plan. Pomagasz mi, a potem zostajesz kapitanem jak ja się zestarzeję. Nie, ja nie chcę być kapitanem, okej? Okay? Nigdy nie chciałem być kapitanem. Ja nigdy, przenigdy nie zostanę kapitanem. Psst, tu stoi. To po co tutaj jesteś? To dobre pytanie. Co robisz? Odchodzę. Jak się macie? Jestem Henry Hart. Kiedyś byłem niebezpiecznym. O, i wiesz co? Co? Jestem wyższy od ciebie. Przepana, odwiezie mnie pan?